Cześć! Witam Was po raz kolejny na moim kanale Odkryj swój talent, czyli jak być super szefem. Nazywam się Marek Bugała. Dziś naszym gościem jest Piotr Czublun. Piotr ponad 15 lat prowadzi różne zespoły, a od 10 lat współprowadzi, współzarządza kancelarią Czublun Trębicki. Prywatnie Piotr to triatlonista, zapalony sportowiec, ale jak powiedział, ważniejszy od sportu jest jego czwórka dzieci. Taka grupka oznacza, że zarówno skomplikowane projekty logistyczne, jak i prowadzenie trudnych zespołów na pewno ma w małym palcu. Zapraszam Was na spotkanie z Piotrem. Piotrze, witam Cię pięknie. Cześć. Masz ponad 15 lat doświadczenia w prowadzeniu własnej kancelarii prawnej. Kancelarii około 10, może około tak. 10, natomiast tak? Prowadzenie takiej... Czy życie na własny rachunek, tak bym to określił, to zgadza się ponad 15 lat. A powiedz, czym w tej chwili w ogóle Twoja kancelaria się zajmuje? Bo kancelarii, tak jak kiedyś rozmawialiśmy, są dziesiątki, tysięcy chyba, tak? Tak, tak. Czym Wy się wyróżniacie na rynku? Czym Wy się różnicie od innych kancelarii? Przede wszystkim jesteśmy podobni o tyle, że oczywiście doradztwem prawnym się zajmujemy, natomiast nasza specjalizacja jest też dość specyficzna, dość unikalna. Jeden obszar taki mojej zawodowej specjalności to jest prawo usług finansowych, przede wszystkim prawo ubezpieczeniowe. Mój wspólnik jest ekspertem od zamówień publicznych. Oprócz tego zajmujemy się prawem IT, robimy sporo prawa pracy, proces sądowy, także tutaj jesteśmy dość podobni do konkurencji, natomiast staramy się wyróżniać przede wszystkim jakością pracy, przede wszystkim też znajomością branż, dla których doradzamy. Ja sam wywodzę się z rynku właśnie usług finansowych, mam bogate doświadczenie jako prawnik też wewnętrzny i staramy się łączyć wiedzę praktyczną rzeczywiście z wiedzą prawniczą i spróbować klientów przeprowadzić przez te różne meandry rzeczywistości prawniczej. Właśnie w oparciu o doświadczenie, wiedzę, no skupiamy się przede wszystkim na praktycznym doradztwie, a nie na takim pisaniu, nie wiem, opinii czy analiz dla samego ich pisania. Okej. 10 lat własnej kancelarii, tak. W sumie w tej chwili to jest zespół ilu osób? Łącznie prawników około 20, łącznie z takim stawem administracyjnym prawie 30 osób na pokładzie. No to już jest kawał zespołu do prowadzenia, do zarządzania, do współpracy. To powiedz mi, jakie są Twoim zdaniem te takie podstawowe trzy cechy super szefa lub super menadżera, które z jednej strony Ty starasz się wprowadzać, hołdować albo obserwowałeś u innych osób, z którymi miałeś okazję popracować? Myślę, że ja wolałbym się chyba odwołać do doświadczeń moich osobistych z różnymi szefami, jakie miałem. Ja staram się być dobrym szefem, ale mój styl zarządzania może budzić chyba nie kontrowersje, natomiast ja wychodzę z takiego założenia, że w profesji, którą wykonuję w zawodzie prawnika, właściwie każdy prawnik to jest indywidualność. To jest niejako wpisane w naturę tego zawodu i moją rolą jako menadżera jest próba połączenia tych indywidualności w jakimś zespole, który próbuje efektywnie pracować. Rzeczywiście ja jako menadżer kładę duży nacisk na samodzielność, na samodzielne podejmowanie decyzji i na branie odpowiedzialności za zadanie od A do Z. Mhm. Moja rola właściwie sprowadza się do tego, żeby tam, gdzie trzeba pomóc, i to myślę jedną z takich, to mogła być jedna, myślę, na pewno jest to jedna z bardzo ważnych i kluczowych cech dobrego menedżera, to właśnie to chęć jakby poznania możliwości zespołu, takiego wczucia się w to, jak konkretny pracownik co potrafi, co umie, chociażby po to, żeby nie nakładać na ludzi zbyt dużo zadań, zadań nieadekwatnych do możliwości. Potem to rodzi tylko rozczarowania. Tak? Nagle jest zdziwiony, że ktoś nie dostarczył Ci takiej pracy, takiego produktu, jakiego oczekiwałeś, no, a jesteś zdziwiony, on tego po prostu nie umie. Tak? Więc myślę, punkt wyjścia taki podstawowy, poznaj swoich ludzi. Poświęć trochę czasu, żeby rzeczywiście z nimi rozmawiać, żeby rzeczywiście zorientować się, co potrafią, gdzie nie domagają i tyle. Druga rzecz, myślę, bardzo ważna, to na pewno bądź dyspozycyjny, jakby bądź dla nich. To znaczy, jeśli jesteś szefem, który odpowiada za pracę jakiegoś zespołu, a to dla mnie jest też niezwykle ważna cecha każdego menedżera, to znaczy on nie powinien uciekać od odpowiedzialności. Czyli jeśli rzeczywiście jest jakieś zadanie do wykonania, to rzeczywiście menedżer powinien brać za takie zadanie odpowiedzialność, ale w efekcie pracując zespołowo musi dawać wsparcie swoim ludziom. Tak? Nie wystarczy oczekiwać od zespołu, że okej, macie zadanie do wykonania, tak? Kopiemy w dowcipie sąd do 15, tak? Nie wystarczy powiedzieć, słuchajcie, macie to i to zrobić, no bo pewnie to też jest jakiś styl zarządzania, tak? Tu macie zlecenie, to macie to zrobić, tak? No nie.
Oczywiście, jeśli czy ma się zespół wybitnych ekspertów, którzy są w pełni samodzielni i tak dalej, to być może jest to jakaś metoda. No natomiast tak. W większości przypadków, moim zdaniem, dobry menadżer to ten, który po prostu jest otwarty na... słucha swoich ludzi. Tak? Znaczy, jeśli przychodzi człowiek, mówi, słuchaj, no nie wiem, nie wyrabiam, za trudne, nie rozumiem, pomóż, no to na pewno twoją rolą nie jest jako menadżera, nie jest spychanie tego do niebytu, czy udawanie, że problemu nie ma, tylko takie mierzenie się z tym problemem właśnie poprzez to, że pomagam ludziom w jakby realizowaniu ich zadań, tak? I czy też wyznaczam te zadania adekwatnie do ich możliwości i potrzeb. Czyli takie usuwanie trochę kłód pod ich nóg, trochę żeby mogli biec w tym kierunku, który wspólnie wyznaczyliście, tak? Dokładnie tak. Jak jest problem, to zmierzmy się z nim, pomóżmy. Tak, na pewno ważną też rzeczą, i to ja zauważam właśnie z perspektywy moich też doświadczeń gdzieś w przyszłości, ale też dzisiaj, tak jak obserwuję troszkę innych menadżerów, czy u mnie w firmie, czy gdzieś obok, pewnym problemem jest niestety trochę taka nieumiejętność coachowania. Nie wiem, czy to użyję w właściwy sposób tego słowa, ale takiego poświęcenia czasu na to, żeby wychować pracownika, tak bym to określił, nie? Bo nagle oczekujemy, nie wiem, dzisiaj, zwłaszcza obecnie na rynku pracy jest, różnie bywa, tak? Wiemy, że pracownik dzisiaj jest bardzo ważnym dobrem w każdej firmie. Zawsze był, ale dzisiaj szczególnie się to docenia. Natomiast w momencie, w którym nie przygotujesz w sposób właściwy pracownika do wykonywania tej roboty, którą chcesz mu powierzyć, nie dziw się później, że praca jest niewłaściwie wykonana. Mm-hmm. Tak? W mojej profesji, począwszy od tego, na przykład jak sporządzam opinię prawną, tak? Jakiego języka używam, tak. Jak przygotowuję dokument dla klienta, bo to też jest jakimś elementem jakości, tak? W jaki sposób analizuję problem. To jest coś, czego należy nauczyć człowieka, który tego nie potrafi. No bo wiadomo jest, że każdy ma jakieś swoje obciążenia, czegoś tam jest nauczony, czy w poprzedniej firmie, czy w szkole, czy gdziekolwiek, na studiach. Więc tak naprawdę rolą dobrego menadżera jest takie właściwe wprowadzenie pracownika do zadań, które ma realizować, i to jest, myślę, też niezwykle ważna cecha. I pewnie gdybym miał jedną z ostatnich takich cech podać, to nazwałbym to pewnego rodzaju samodoskonaleniem, to znaczy nikt nie rodzi się menedżerem, o tak, nie? Tak. Tak jak wiele przynam przykładów, naprawdę bardzo dużo przykładów, gdzie ktoś był świetnym specjalistą z jakiegoś tam obszaru, czy to sprzedaży, czy usług, to można by wymieniać, nagle awansował i nagle i nie ma człowieka, czy problemy, tylko problemy, tak? Zupełnie sobie nie radzi, zespół w ogóle narzeka, projekty się nie dowożą, wszystko się sypie, a przecież był tak na przykład takim świetnym sprzedawcą przez tyle lat. Co się stało, nie? A no to się stało, że nikt się niestety nie rodzi super szefem, czy w ogóle menedżerem. Na pewno jest to coś, co tutaj trzeba dbać bardzo mocno o taką samoedukację. Mieć takie bardzo, myślę, dobre, krytyczne spojrzenie na siebie. Myślę, każdemu się przydaje takie życie w pewnej samoświadomości, może nie nazywając słów, życie w prawdzie o samym sobie. Tak? No, z całym człowieku tak uczciwie powiedz, co umiesz, czego nie umiesz. Tak? Jak czegoś nie umiesz, to albo pierwszy nie bierz się za to, albo jeśli musisz, bo na przykład, nie wiem, zarządzasz ludźmi. Są to umiejętności jakieś dodatkowe, coś się pojawia. Posiądź się, tak? No nabądź się, nie wiem, czytaj, tak? Skorzystaj ze szkoleń, jest ci się bogata oferta w tym zakresie szkoleniowym. Naprawdę jest to, moim zdaniem, jest to taki niezwykły element, niezwykle ważny element pracy menadżera, no bo jak wychodzę z założenia, że ja sobie na pewno świetnie poradzę i co mi tam będą inni mówić, nie? No, życie, myślę, bogate jest przykładów, tak? Mnóstwo takich menadżerów, to pewnie są takie samorodki, nie? Którzy rzeczywiście potrafią to po prostu robić w naturalny sposób. Ale czy to nie jest tak, że jakby pociągnę troszkę ten temat, czy to nie jest tak, że samorodek, to uważamy, że to jest samorodek, a to nie jest tak, że ktoś za nim stał, pokazywał mu, jak to robić, poświęcał dużo uwagi. Tak, i pomimo, że nie wiem, wydaje się, że to jest samorodek, to gdzieś jego super szef pozwolił mu się w tych umiejętnościach menedżerskich rozwijać, wskazując mu, co robi dobrze. Na pewno doświadczenia własne i z własnymi szefami, własna historia, to jest, myślę, coś, co też najlepiej uczy. Tak? I tutaj zwłaszcza te dobre doświadczenia są bezcenne. No bo tutaj znowu, jeśli ja historycznie gdzieś, czy w mojej przeszłości zawodowej spotykałem różnych szefów, to pewnie byli tacy, o których chciałbym zapomnieć. No byli tacy, a są tacy, których dzisiaj wspominam,
nawet jeśli niekoniecznie dobrze, gdzieś pewne rzeczy się po drodze wydarzyły, to na przykład mam taką jedną z moich szefowych, którą niezwykle dobrze do dzisiaj wspominam, niezwykle profesjonalna. Super. Naprawdę, właściwie ona, mogę tak powiedzieć bardzo mocno, że ukształtowała mnie zawodowo takim, jakim jestem dzisiaj. Znamy się do dzisiaj, jesteśmy w kontakcie i tak dalej, natomiast rzeczywiście to jest przykład osoby, która mnie akurat dość dobrze przygotowała do tego zawodu, który wykonuje, też do roli menedżera, bo tutaj rzeczywiście bardzo przyglądałem się temu, jak ona pracuje i w jaki sposób zarządza zespołem, to na pewno był to dla mnie dobry przykład. A więc masz rację, że tutaj to, ten samorodek często to właśnie jest ktoś, kto gdzieś zetknął się wcześniej z dobrymi praktykami, tak? I to potem owocuje. Bez wątpienia masz rację. Czyli tak podsumowując, powiedziałeś, po pierwsze, to jest duża doza samodzielności, którą trzeba dać ludziom, tak jest, żeby mogli pracować i popełniać czasami błędy. Dokładnie tak. Ale też poznanie tych ludzi. Tak, ale drugim elementem to jest poznanie tych ludzi i to jest ukierunkowanie na to, kim oni są, do jakich zadań. Ich ograniczeń, możliwości. Tak, można wyznaczać, jakie cele można im stawiać. Trzecią rzeczą, którą powiedziałeś dla dobrego menadżera, to jest to, żeby dbać o samorozwój. Tak jest. O to, żeby siebie rozwijać. I czwartą cechą, którą powiedziałeś, to jest ciągła umiejętność. Ty powiedziałeś coachingu, tak? Ale to jest takie codzienne zwracanie uwagi. Tak, to robisz dobrze, to byś może poprawił, tak? To jest fajna robota, to jest coś do skorygowania. To myślę, to w różnych relacjach się to sprawdza, tak? Można nazwać to właściwą komunikacją, czy jakkolwiek. Nie to, że rzeczywiście myślę, takim kardynalnym błędem jest odkładanie pewnych, zwłaszcza trudnych sytuacji na przyszłość, tak, na kiedyś, potem. Nie? Na potem, no, ale kiedy to potem nastąpi? No, problem polega na tym, że to potem z reguły wybucha w najmniej odpowiednim momencie, tak? No i nagle się okazuje, że teraz wylewamy całą historię, nie? No, bez sensu. Na pewno dobrym podejściem jest takie na bieżąco reagowanie, bo to też jakaś taka, myślę, uczciwość względem ludzi, nie? No bo, nie wiem, załóżmy, mam w zespole pracownika, który pracuje, nie wiem, trzeci, czwarty, piąty, piąty miesiąc, nie ma żadnego konkretnego feedbacku. Właściwie ma prawo podejrzewać czy zakładać, że wykonuje swoją pracę dobrze, skoro nikt mu nie komunikuje czegoś zupełnie innego. I nagle okazuje się, nie, po tych iluś tam miesiącach, że przychodzi do jakiejś rozmowy podsumowującej jakiejś pracy, pęka beczka. Sorry, to jest tak po prostu polsko nieuczciwe, tak? No, tak. No, przepraszam, no, jeśli kogoś zatrudniłeś, dałeś mi jakąś tam pracę i masz jakieś tam wymagania, a nie komunikujesz mu tego, czego od niego oczekujesz, zwłaszcza gdzie chciałbyś jakieś poprawy i tak dalej, no to jest, mówię, no, skazane na niepowodzenie. Ale tak samo myślę z pochwałami, z takim docenieniem pracownika, tak? No, wszyscy, myślę, każdy z nas gdzieś lubi być doceniany, więc tym bardziej to nic tak bardzo nie motywuje i nie buduje takiej dobrej, zdrowej samooceny pracownika, jak właśnie powiedzenie mu: słuchaj, naprawdę tą robotę wykonałeś dobrze, tak, cieszę się, że z tobą pracuję, fajnie, że jest w moim zespole. To są takie te rzeczy, o które warto zadbać, a nic nie kosztują. Super, czyli na koniec spiąłeś to wszystko klamrą feedbacku, tak? Tak tego, jest. Żeby pozytywnie pokazywać, fajna robota, fajna rzecz, ale z drugiej strony też i wskazać od razu błąd, który gdzieś się pojawił i ten błąd korygować. Tak. Super, dzięki Ci serdecznie za spotkanie. A Was serdecznie zapraszam do kolejnych odcinków na wideoblogu Odkryj swój talent, czyli jak być super szefem. Dzisiaj naszym gościem był Piotr Czublum z kancelarii Czublum Trębicki. Zapraszam serdecznie. Do zobaczenia.